Lekarze z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie wykonali 6 zabiegów wymiany zużytych elektrod w układzie sercowo-naczyniowym. Spełniły się marzenia sympatyków białego sportu, na Borkach powstała nowa hala z 3 kortami. Legenda polskiego jazzu Krzyśmier Dębski i grupa String Connection wystąpili w zespole szkół muzycznych w Radomiu. Dariusz Osiej, witam Państwa w poniedziałek, 28 października. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Lekarze z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego na Józefowie wykonali podczas minionego weekendu 6 zabiegów wymiany zużytych elektrod w układzie sercowo-naczyniowym. Rocznie przeprowadza się 100 takich operacji u pacjentów praktycznie z całej Polski. Ale lekarze są zgodni. Wymiany zużytych elektrod w układzie sercowo-naczyniowym wykonuje się w naszym kraju za mało. Przyczyn wymiany elektrod jest wiele. Niektóre są po prostu już za stare i zagrażają życiu chorego. Usunięcie tych zużytych, wrośniętych w układ sercowo-naczyniowy jest zabiegiem, którego nie wykona sam kardiochirurg. To są zabiegi przeskórne, czyli wykonywane bez otwierania klatki piersiowej, bez nacinania prawie że skóry, można powiedzieć. Nacina się tylko, robi się tylko niewielkie nacięcie w miejscu wejścia elektrody do układu żylnego. I dalej przy pomocy specjalnego sprzętu, specjalnych rurek preparujących te elektrody, odcina się od ścian żył i serca i usuwa, wymienia się, wszczepia się nowe. Największą różnicą między zwykłą a hybrydową salą operacyjną jest obecność sprzętu do obrazowania. Tradycyjne urządzenia, to jest tomograf czy aparat RTG, znajdują się w osobnych pomieszczeniach poza blokiem operacyjnym. W środowiskach hybrydowych są one elementem wyposażenia sali operacyjnej. Umożliwia to przeprowadzenie minimalnie inwazyjnych zabiegów. W tej chwili mogę powiedzieć, że komfort pracy na tej sali jest na poziomie światowym, na pewno europejskim. Coraz częściej spotykamy się z chorymi, którzy mają wszczepione układy stymulujące, które no niestety często nie działają, zawodzą i trzeba je wymieniać. Podjęliśmy wspólnie decyzję o wdrożeniu tego typu procedur u nas na Mazowszu. Dzięki uprzejmości pana profesora Kutarskiego mamy możliwość wykonywania tych zabiegów wraz z nimi, uczenia się od niego tych wszystkich procedur. Tych zabiegów w Polsce wykonuje się 1200. Zapotrzebowanie jest na około 2000. Ośrodków, w których można przeprowadzić te procedury, jest ciągle za mało. Dlatego na wymianę zużytych elektrod do szpitala na Józefowie przyjeżdżają pacjenci z całego kraju. Strach ma zawsze duże oczy. Był strach. Bo to różnie ludzie mówią, ale wyszło na dobre. Sala hybrydowa w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu działa od ponad roku i operacji wymiany zużytych elektrod wykonuje się około 100. W sali poza zabiegami kardiochirurgicznymi przeprowadzane są również zabiegi neurologiczne. Spełniły się marzenia sympatyków białego sportu. Centrum tenisowe na Borkach to już nie tylko 8 kortów z ceglaną nawierzchnią i budynek klubowy. To także nowa hala, w której można grać przez cały rok. Jej budowa pochłonęła około 2,5 miliona złotych. Hala tenisowa składa się z 3 bliźniaczych części. W każdej z nich jest kort z nawierzchnią akrylową. Obiekt jest podgrzewany i oczywiście oświetlony. Całość kosztowała około 2,5 miliona złotych. Zaraz po otwarciu jakość nawierzchni sprawdzili znani w Polsce tenisiści amatorzy. Gra się dobrze, tylko jest jedna rzecz. Trzeba mieć trochę mniej lat. Mogła być dużo wcześniej. Nie? Dzisiaj jest, trzeba się cieszyć, bo młodzież ma przede wszystkim gdzie trenować, bo to jest hardcore. Nawierzchnia już taka, jak jest w Europie, na świecie. Wybór sztucznej nawierzchni na korty Masiru nie był przypadkowy. Nawierzchnia nie jest mączkowa, ale chcieliśmy, żeby to był, żeby było inaczej, tak? Żeby było łatwiej czystość utrzymać. No i poza tym na Chorzowskiej mamy obiekt, gdzie są korty trawiaste, tutaj chcieliśmy zrobić inaczej. Środowisko tenisowe zadecydowało, żeby to była taka nawierzchnia. Pan Janusz przyjechał na otwarcie z Radomska. Nie mógł już się doczekać gry na nowych kortach. Test wypadł znakomicie. Widziałem różne obiekty, nowe oddawane, ale to jest chyba najładniejsze, jaki do tej pory widziałem.
Gratuluję Wam wszystkim, no gratuluję, a zarazem bardzo zazdroszczę, że to nie jest bliżej naszego miasta, żebym mógł sobie częściej przyjeżdżać. Starania o budowę hali nie były ani łatwe, ani krótkie. Wcześniej w Radomiu stawiano balony tenisowe, ale hala to co innego. Można nawet powiedzieć, że to trwało około 15 lat, ale można powiedzieć, że w tej chwili obiekt tenisowy w Radomiu jest piękny. Hala tenisowa będzie oczywiście otwarta dla wszystkich chętnych. Chcielibyśmy też oprócz tego, że udostępniamy to naszej młodzieży, naszym zawodnikom, tak jak troszkę zarobić na tym obiekcie też byśmy chcieli. W światku tenisowym mówi się, że miasto takiej wielkości jak Radom powinno mieć także turniej zawodowców. Na razie mamy turniej dla młodzieży, międzynarodowy, wysoko oceniany, bardzo wysoko oceniany. Natomiast tak, następny krok to jest turniej zawodowy. Natomiast no, turniej zawodowy no, to już potrzeba nieco kasy, bo przepisy jasno mówią, jakie nagrody i w jakiej wysokości muszą być w tym turnieju. Na radomskich kortach odbywają się także m.in. talentiada dla dzieci czy zawody dla amatorów. W Radomiu zostało otwarte najnowocześniejsze call center firmy Orange w Polsce. Już teraz pracuje tam ponad 100 osób, ale firma zapowiada zwiększenie zatrudnienia. Jak ważna to inwestycja dla firmy Orange świadczy choćby fakt, że podczas uroczystego otwarcia call center w Radomiu obecni byli najważniejsi przedstawiciele firmy: Jean-Marc Vignon, dyrektor operacyjny Orange na Europę, oraz Jean-François Falaschet, prezes Orange Polska. Radom reprezentowali prezydent Radosław Witkowski i wiceprezydent Katarzyna Kalinowska. Cieszę się, że właśnie Radom stał się kolejnym miastem na tej ważnej dla waszej firmy mapie inwestycji i chciałbym zadeklarować, że jesteśmy otwarci, gotowi na współpracę i jesteśmy gotowi pomóc Państwu w każdym procesie, którego będziecie tylko potrzebować, żebyście się w Radomiu czuli bardzo dobrze, żeby Wasza firma mogła się w naszym mieście rozwijać. Pracownicy mają do swojej dyspozycji ponad 1100 metrów kwadratowych powierzchni zaaranżowanej w nowoczesną, otwartą przestrzeń biurową z salami konferencyjnymi i miejscami do pracy cichej. Jak mówi Jean-Marc Vignolet, dyrektor operacyjny Orange na Europę, firma chce zajmować czołowe miejsca w rankingach i konkursach na najlepszych pracodawców w Europie. Ten piękny budynek sprzyja też naszej ambicji, aby naszym pracownikom zapewnić jak najlepsze i innowacyjne warunki pracy. W nowym call center znajdują się także pokój relaksu i pokój gier oraz pomieszczenia socjalne. W pomieszczeniach biurowych zamontowano lampy akustyczne absorbujące hałas, które wpływają na wyciszenie biur i zwiększenie komfortu pracy. W radomskim call center firmy Orange już teraz pracuje 110 osób. Firma zapowiada zwiększenie zatrudnienia o kolejne 100 osób. Krzysztof Dębski i grupa String Connection przypomnieli, dlaczego mają trwałe miejsce w historii polskiego jazzu. Ich muzyka zgromadziła komplet publiczności w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Organizatorem tego wyjątkowego koncertu był Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr. Liderowi, czyli Krzesimirowi Dębskiemu, towarzyszyli równie znani muzycy. Na basie zagrał Krzysztof Ścierański, na saksofonie Andrzej Olejniczak, a za perkusją zasiadł Krzysztof Przybyłowicz. Kwartet wykonał utwory osadzone w stylistyce nowoczesnego jazzu. Muzycy zagrali i swoje dawne kompozycje, i te znane z późniejszych płyt. Grupa String Connection zyskała ogromną popularność w Polsce w latach 80. ubiegłego wieku. Zawsze słynęła z perfekcyjnych wykonań, ale nie zapominała o poczuciu humoru. Była często nagradzana, podobnie jak poszczególni członkowie zespołu. Krzesimir Dębski stał się też znanym kompozytorem muzyki filmowej i współczesnej. Emilian Kamiński był gościem kolejnego spotkania z cyklu Wieczory z Gwiazdą. Organizatorem spotkania było tradycyjnie Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Emilian Kamiński opowiadał o swojej karierze aktora, ale też o sukcesach w zarządzaniu teatrem. Utworzył własny teatr, po wielu latach starań próbował już w 1992 roku, ale jak mówi, nie potrafił poradzić sobie z ówczesnymi przepisami. Wrócił do tematu 10 lat później i przy pomocy władz Warszawy znalazł odpowiedni obiekt. Na otwarcie Teatru Kamienica w 2009 roku otrzymał m.in. 5 milionów złotych ze środków unijnych, a to, jak wspominał, wywołało burzę w środowisku. Emilian Kamiński mówi, że jest wymagającym szefem. Zwraca uwagę m.in. na dykcję czy wyrazistość przekazu. Podczas spotkania w elektrowni Emilian Kamiński mówił też o przyjaźni z Czesławem Niemenem. Zaśpiewał nawet jedną z jego piosenek zatytułowaną Stoję w oknie.
Emilian Kamiński jest cenionym aktorem teatralnym i filmowym. Był związany m.in. z Teatrem Narodowym. Występował w teatrach Komedia i Rozmaitości. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Zapraszam na sport i pogodę i na program Punkt Widzenia. Po prognozie pogody moim Państwa gościem będzie Adrian Pruski, znany wszem i wobec Edi, radomski iluzjonista zawodowy, organizator cyklicznego, corocznego spotkania Radomskiego Festiwalu Artystów Ulicznych. Z mojej strony to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.